Witajcie, dzisiaj pokażę Wam klawiaturę Genesis Store 210, która jest klawiaturą hybrydową i ma dodatkowe ciekawe funkcje. Cena to jakieś 169 zł oficjalnie, natomiast aktualne ceny macie zawsze w linkach w opisie filmu, więc warto sprawdzić. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału. U mnie już prawie 2700 filmów, przydatne recenzje, poradniki, porównania i ciągle powstają nowe, tak więc myślę, że warto. Pamiętajcie też o łapce w górę i komentarzu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania, zaczynamy! Genesis Store 210, oficjalna cena 169 zł i klawiatura, można powiedzieć, podobna do Tora 150, który jest 60 zł tańszy, również hybrydowa, również przełączniki przypominające mechaniczne przełączniki typu Blue, czyli takie z klikiem. Mamy diody RGB z efektem Prismo. Jest tutaj także rozpisana konstrukcja mechanizmu hybrydowego, aktywacja na poziomie 1,7 mm, całkowity dystans 3,9 mm, 60 g siły nacisku i 8 ms czas reakcji. Mamy tutaj 1,60 m przewodu, wymiar klawiatury 448x155x42, 104 klawisze, 12 multimedialnych, czyli klawiatura pełnowymiarowa. 20 milionów klików, tak jest określona żywotność tego hybrydowego mechanizmu. No i tutaj mamy również software. W zestawie naklejki jest instrukcja, czyli taki Quick Start Guide, opisem podstawowych funkcji. No i zobaczcie, mamy przewód, który tutaj trzyma się ok, natomiast jest on w gumowej izolacji, nie ma oplotu. Na końcu rozgałęzia się na aż 3 wtyki USB, czyli zasilanie klawiatury, no i 2 mini jacki pozłatane, czyli słuchawki i mikrofon. Po co to jest? Po to, że to możecie wpiąć do komputera, do swojej karty dźwiękowej, a słuchawki podłączyć sobie do tych właśnie tutaj portów. I słuchawki, mikrofon, a także mamy dwa porty USB 2.0. Czyli możecie tutaj podłączyć także słuchawki na USB, jeśli takie macie. I możecie również na przykład sobie podpiąć jakiś pendrive, czy podładować telefon. Tak więc mamy różne opcje wykorzystania. Jeśli chodzi o obudowę klawiatury, to jest to standardowo plastik, ale jest on gruby i wydaje się dość dobrej jakości. Jest logo Tor 210 RGB. Od spodu również solidny plastik, no i podwyższenia jednostopniowe niestety tu bez gumek. Tak więc mamy tylko 5 gumek tutaj. Jeśli ktoś ma podkładkę, no to nie będzie problem, natomiast na tych podwyższeniach na samym blacie po prostu klawiatura się może przesuwać. Sprawdźmy, jak jest ze sztywnością tej konstrukcji. Bez podwyższeń wydaje się być dość sztywna. No i na podwyższeniach też tutaj trochę środkiem pracuje, ale generalnie można powiedzieć, że nie jest źle. No i widzicie w tej chwili, jak wygląda czcionka. Są to standardowe nakładki typu Double Shot. Tutaj mają one wycięcia. W dotyku są dość przyjemne. Są też odpowiednio wyprofilowane, dość szeroko rozstawione. Natomiast oznaczenia typu zamiana kursorów, tutaj te rzeczy i tutaj multimedia, to są nadruki. Ta farba może się po jakimś czasie ścierać. Co do układu, mamy standardowy układ US, czyli dwa długie shifty, długi backspace, ale za to mały enter. Kontrolki w standardowym miejscu. No i posłuchajcie sobie, jak te klawisze pracują. No faktycznie uczucie przypomina klawiaturę mechaniczną, chociaż do końca to nie jest to samo. Dlatego hybryda to jest generalnie ciekawa opcja, ponieważ nie jest to ani typowa membranówka, ani typowa klawiatura mechaniczna, więc to odczucie jest takie dość specyficzne. No i oczywiście to niektórym osobom może przypaść do gustu. Na klawiaturze również jest logo producenta, natomiast jest to jeszcze ta starsza wersja, ale to generalnie nie ma większego znaczenia. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, jak zdejmiemy nakładki. Tak wygląda sam mechanizm, klawiatura ze zdjętymi nakładkami. Pod spodem widzimy białą płytę, natomiast jest to plastik. A nakładki prezentują się tak. Biorąc pod uwagę cenę klawiatury, no to myślę, że całkiem ok. No i są to standardowe nakładki jak do klawiatury mechanicznej, czyli jeśli byście chcieli tą klawiaturę w jakikolwiek sposób stuningować, na przykład jakimiś puddingami, to tutaj będzie to bez problemu pasować. Wziąłem inną nakładkę od klawiatury mechanicznej, którą mam teraz na biurku i sprawdźmy. Cyk, pasuje bez żadnego problemu. Tak więc można sobie tuningować, wymieniać nakładki. To jest taki, powiedzmy, plusik, ponieważ w membranie tego nie zrobicie, bo nakładki od mechaników po prostu nie pasują. No i rzućmy sobie jeszcze okiem na LEDy i przechodzimy zaraz do testu. No cóż, wygląda to naprawdę bardzo ładnie, także przy mniejszej ilości oświetlenia.
ale wszystkie efekty zobaczycie za chwilkę. I tak jak wspominałem, do portów USB można podłączyć sobie chociażby jakiś przewód, no i na przykład doładować sobie tablet, telefon, czy po prostu zgrać dane. Oczywiście to ładowanie super szybkie nie będzie, no ale zawsze można w ten sposób z tej klawiatury skorzystać. Sprawdźmy sobie anti-ghosting. Jeśli chodzi o tak zwaną strefę gracza, czyli te klawisze, które są najczęściej wykorzystywane w grach, no to tutaj ilość ciśnięć jest dość zadowalająca, chociaż jak widzicie, nie zawsze to się udaje. No to jest właśnie specyfikacja klawiatury hybrydowej, czyli anti-ghosting nie jest jeszcze aż tak perfekcyjny jak w klawiaturze typowo mechanicznej, ale na ogół jest znacznie lepszy niż w większości klawiatur membranowych. Tak więc no, jest tutaj w miarę ok, nawet do 14 klawiszy, z tym, że zależy to od specyficznej kombinacji. I generalnie wszystkim możecie zarządzać sobie z software'u, ale mamy też skróty klawiszowe, chociażby on-off, mamy wyłącznik LEDów na jednym przycisku. Nie wiem, czy to jest akurat dobra rzecz, ponieważ chcąc nacisnąć FN na przykład możemy trafić tutaj i klawiaturka gaśnie, trzeba włączać. Powinno to być włączane z czymś moim zdaniem, taka mała uwaga ode mnie. Natomiast mamy ciekawy tryb własny, wchodzimy FN plus 7, klikamy dwukrotnie siódemkę, zamrugało nam tutaj i klawiszami góra-dół mogę sobie zmieniać tutaj kolor strefy, a w bok, lewo i prawo przemieszczać się pomiędzy strefami. Czyli na przykład robię sobie szybko tutaj pół klawiatury żółtej, a pół pomarańczowej. Chwila roboty i gotowe, zapisujemy ten tryb i mamy wtedy własny pod siódemką. I także tutaj od jedynki możemy przełączać się pomiędzy poszczególnymi efektami. Siódemka własny, ósemka, dziewiątka reaktywny. I mamy też pod 0. W przypadku stałych efektów klawiszem pod insert możemy zmieniać sobie kolor. Jest to tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe skróty klawiszowe, ale tak jak mówiłem, wszystko można zrobić znacznie wygodniej. Z poziomu software'u, zobaczcie, pierwsza strona, mamy tutaj do wyboru profile, możemy stworzyć ich wiele, a także bardzo ciekawa sekcja, czyli mamy poszczególne klawisze multimedialne i przykładowo na FN plus F1 standardowo mamy player, tak jak mówiłem, tutaj oznaczenie na klawiszu, ale to nie musi być player, ponieważ możemy sobie tutaj te funkcje pozamieniać. Jeśli na przykład wymienimy sobie nakładki na jakieś takie bez oznaczeń albo z innymi oznaczeniami, no to wtedy będziemy wiedzieć, co jest gdzie, ale w każdym razie można sobie tutaj zaprogramować inne funkcje. Tego chyba poprzednio w klawiaturach Genesis nie doświadczyłem, więc to jest dla mnie taka mała nowość. Ostatnia zakładka to jest nagrywarka makro i mogą to być grupy lub pojedyncze makro. Mamy dodatkowe opcje. Makro to jest po prostu kombinacja klawiszy, czyli tworzymy nowe makro, odpalamy nagrywanie i wtedy wklepujemy sobie jakąś kombinację, oczywiście możemy ustawić tutaj także pętle, są zapisywane opóźnienia, stopujemy, zapisujemy dane makro i teraz możemy sobie takie makro wklepać pod jakiś klawisz. Czyli w pierwszej zakładce wybieramy na przykład klawisz P, który w grach za bardzo nie jest używany i może on mieć różne funkcje, special function, funkcje specjalne, funkcje medialne, a także możemy tutaj wgrać nasze makro. Jeśli to zrobimy, klikamy Apply. Zobaczcie, co się dzieje po wciśnięciu klawisza P. No, wbija nam się za każdym kliknięciem P ta sekwencja, którą sobie ustaliliśmy. Tak więc fajna rzecz, oczywiście może się przydać w niektórych grach. No i obszerna zakładka, czyli LED, ale tutaj obok mamy też dodatkowe funkcje, czyli na przykład wyłączenie kombinacji Alt plus F4, blokada Windowsa i blokada wszystkich przycisków. Oczywiście z klawiatury też możemy FN plus Windows, to jest blokada Windowsa, a FN plus F11, to jest blokada wszystkich klawiszy, zobaczcie, działają, wyłączamy, nic nie działa. No i efektów mamy całkiem sporo, za każdym razem trzeba kliknąć sobie Apply. W większości mamy wybór Frequency, czyli prędkości efektu. Tutaj na przykład mamy Breeding, gdzie możemy sobie ustawić tutaj różne kolory. Można zostawić także jeden Steady, czyli zwykłe stałe światło, ustawiamy sobie kolor, mamy tutaj regulację jasności, klikamy i jest kolor, który sobie wybraliśmy. Response to jest efekt reaktywny, czyli po prostu cała klawiatura się podświetla, jak widzicie, na różne kolory, nawet jak ten sam klawisz wciśniemy wielokrotnie. I mamy tutaj jeszcze podsekcję, ponieważ do wyboru mamy Breathing, czyli oddech, albo Wave 1, Wave 2 i Wave 3. Do tego możemy jeszcze sobie kierunki wybrać, tak więc no, ta sekcja jest też tutaj dość rozbudowana. Drugi typ fali i trzeci typ to jest taka fala. Następnie mamy neon, czyli taką płynną przemianę kolorów. Bardzo przyjemny efekt, niezbyt dynamiczny, ale jednak przyjemny dla oka. Następnie jest to, co widzieliście na początku, efekt prismo, do wyboru streaming left i right. I to jest po prostu takie ładne RGB. Możemy sobie oczywiście zmienić kierunek. Następnie mamy to, co widzieliśmy już w sekcji responsywnej, czyli wave 1, 2 i 3.
To jest 2 i to jest 3. Jak widzicie, za każdym razem po kliknięciu Apply musi minąć tak około 2-3 sekund, żeby nowy efekt wskoczył. Kolejny mamy efekt Flicker. To jest takie pulsowanie, gdzie możemy też sobie ustawić kolory. Można to spowolnić lub jeszcze przyspieszyć. Wave 4 i wygląda ona właśnie tak. No i mamy opcję Turn Off, czyli wyłączone, i Customize, gdzie możemy po prostu sobie te strefy nasze poprzestawiać już tutaj z poziomu software'u, czyli nawet troszkę szybciej niż to klikanie. Na przykład damy czerwień, cyk i mamy czerwone. Tak więc software jest całkiem ok, dość rozbudowany, dość sporo funkcji mamy, jak na klawiaturę hybrydową. Anti-ghosting nie aż tak dobry jak w mechaniku, ale ogólnie w miarę ok. No i same LEDy wyglądają naprawdę dobrze, z tym, że intensywnie świecą te przestrzenie między klawiszami, czyli bardziej taka funkcja ozdobna. Sama czcionka jest dość czytelna i też regulacja jasności nie działa we wszystkich trybach, bo na przykład w Prismo tutaj nic się nie dzieje, bo jak widzieliście w software'ze nie ma tutaj regulacji jasności. Natomiast jest przykładowo w funkcji Steady, czyli w stałym oświetleniu. Jeśli kogoś to światło by za bardzo raziło, mamy kilka stopni jasności. Na najjaśniejszym jest naprawdę ok. Czcionka jest dość czytelna nawet w takich całkowitych ciemnościach. Natomiast teraz jeszcze taki mały tip, ponieważ jeden z widzów zgłaszał mi, że w tej klawiaturze nie działa duże Z. Pokombinowałem i okazuje się tak. Jeśli wciskam Shift plus Z, duże Z jest, małe Z jest, teraz Altem małe Z jest. Natomiast jak zrobimy sobie z tym Shiftem po drugiej stronie, wtedy możemy uzyskać duże Z. Czyli jakby ta funkcja jest zamieniona między Shiftami, bo moim zdaniem powinno być na lewym Shifcie, ale na szczęście działa na prawym. Tak więc pamiętajcie, jakbyście mieli problem z Z, no to tak się to tutaj robi. No dobrze, Genesis Tor 210 jest funkcjonalną hybrydą. Mamy przyjemnie działające przełączniki, które są takim fajnym kompromisem pomiędzy klawiaturą mechaniczną a membraną. Większa żywotność, bardziej mechaniczne uczucie przy wciskaniu, lepszy anti-ghosting, do tego mamy także software, no i przydatne dodatki w postaci chociażby portów audio i portów USB. Do tego ładne LEDy i całość myślę, że jeszcze w dość przyzwoitej cenie. Tak więc dla fanów klawiatur hybrydowych na pewno ciekawa propozycja. No i w tym momencie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, to już jest naprawdę dużo. Pamiętajcie także, żeby zostawić komentarz i łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i trzecia rzecz, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, no to również dziękuję bardzo. Pozdrawiam także moich stałych widzów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.